4 października wspominamy błogosławionego Alfreda Pellicer Muñoz, męczennika. Jaime, takie imię otrzymał na chrzcie świętym, ochrzczony był jako roczne dziecko. Przyszedł na świat 10 kwietnia 1914 roku w Bayreguar nad Morzem Śródziemnym w Walencji w Hiszpanii. Jego rodzina była bardzo pobożna, szczególnie czciła świętego Franciszka. Utrzymywali się z uprawy drzew pomarańczowych. Naukę rozpoczął w rodzinnej miejscowości, a kontynuował w szkole prowadzonej przez ojców kapucynów. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu ojców kapucynów i przyjął imię Alfred. Po 6 latach formacji przeżywał poważny kryzys. Nie był pewny, czy jego powołaniem jest życie zakonne. Po przezwyciężeniu wątpliwości 5 lipca 1936 roku złożył śluby wieczyste. Chciał kontynuować studia i przygotowywać się do przyjęcia święceń kapłańskich. Współbracia zapamiętali, że był pogodny, radosny, skromny, koleżeński, lubiany, a przy tym poważnie traktował swoje powołanie i przygotowanie do kapłaństwa. Przełożeni, doceniając te jego cechy, spodziewali się, że będzie dobrym kapłanem. Jednakże z powodu napiętej sytuacji politycznej w Hiszpanii wraz z innymi zakonnikami został odesłany do rodzinnego domu. Pomagał tam w pracach domowych i na plantacji drzew pomarańczowych. Był odważny, chodził do kościoła w habicie. Dla nikogo nie było tajemnicą, że przebywa w rodzinnym domu. Rodzice proponowali mu podjęcie studiów pedagogicznych i pracę nauczyciela. Zdecydowanie odmówił, pragnął być zakonnikiem. Zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. W czasie jednej z rozmów powiedział swojej mamie: „Mamo, czy wiesz, jakie to chwalebne być męczennikiem? Myślę, że dostąpię tego i będzie to moją największą radością”. 4 października 1936 roku w jego rodzinnym domu zebrała się rodzina, by świętować wspomnienie świętego Franciszka. Gdy weszli milicjanci, odmawiano wspólnie różaniec. Brat Alfred nie ukrywał się. Zapytany wylegitymował się, po czym go aresztowano. Odchodząc, pocieszał rodzinę. Świadkowie zeznali, że w czasie przesłuchania proponowano mu wolność, a nawet korzyści materialne, pod warunkiem, że zrezygnuje z dalszych przygotowań do kapłaństwa, wyrzeknie się Boga, ożeni się i zostanie republikaninem. Zdecydowanie odmówił. Powiedział, że woli 1000 razy zginąć, niż wyprzeć się wiary i powołania zakonnego. W drodze na miejsce kaźni pocieszał i umacniał inne osoby, które razem z nim miały zostać zgładzone. Mówił: „Nie płaczcie, nie załamujcie się, jeszcze tylko chwila cierpienia, a potem idziemy do nieba”. Przed śmiercią przebaczył oprawcom. Zastrzelono go około godziny 15 tego samego dnia. Zginął tylko dlatego, że wierzył w Boga i że był zakonnikiem. Miał 22 lata. Brat Alfred z zakonu braci kapucynów został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża Jana Pawła II wraz z grupą 233 męczenników, którzy zginęli w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Alfred aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,